Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż polski film w głównym konkursie Festiwalu Kaneńskiego? To jest najbardziej spektakularne, wydaje mi się, jeśli chodzi o to, jakie są nasze oczekiwania wobec festiwalu. Film Pawła Pawlikowskiego w głównym konkursie, od kilkunastu lat marzyliśmy o takiej sytuacji. No i to taki film, który rzeczywiście ma i polskich aktorów, Joannę Kulik i Tomasza Kota w rolach głównych. Z wielką radością jadę na festiwal, bo w ogóle lubię jechać na festiwal nie wiedząc nic o filmach, które tam będą pokazane. Ja na przykład nie czytam katalogu, czytam tylko zestaw filmów, nazwiska reżyserów, tytuły, ale nie unikam tego, by przeczytać nawet najkrótsze streszczenie filmu, bo jakoś odbiera mi to radość z takiego odkrywania tego momentu, kiedy siedząc w Grand Théâtre Lumière rozsuwa się ta ciężka, aksamitna, czerwona kurtyna i wchodzisz w ten świat inny, filmowy. No i to, że tam wszyscy oglądamy naprawdę filmy premierowo, tak? Tam w większości my dziennikarze, którzy jesteśmy obecni na festiwalu, oglądamy po raz pierwszy te filmy, poza selekcjonerami, którzy je wybrali, no i relacjonujemy innym, mówimy, słuchajcie, tak, pięknie. I tak na pewno powiemy o filmie Pawła Pawlikowskiego. Oczekiwania. No ja nie mam oczekiwań, bo sama nie wiem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to, co widzimy w telewizji, będzie też na żywo. Bardzo chciałabym móc zamienić słowa z jakąś hollywoodzką gwiazdą wielkiego formatu. No i generalnie same ogromne emocje mną targają, jak na myśl w ogóle o tym festiwalu, także super. Pani Grażyna Torbicka, jako dziennikarka filmowa, ja jako młoda aktorka, więc też ten aspekt filmowy, i Jessica Mercedes, która jest blogerką, więc ten aspekt modowy będzie zachowany. Myślę, że to wszystko fajnie połączymy i ja bardziej czekam na filmy. Mnie interesują same kreacje, jakie będą mieć gwiazdy, ale myślę, że i to jest taką cechą charakterystyczną tego festiwalu.